Witam serdecznie. Jesteśmy na stoisku firmy Bergmann w Hanowerze, targi Agritechnika. Nowością, którą mamy tutaj do zaprezentowania, jest rozrzutnik obornika M2140. Maszyna ta ma pojemność 14 m sześciennych, może być wyposażona w system wagowy, jak również ten system wagowy może być zintegrowany z dawkowaniem zależnym od prędkości jazdy lub dozowanie, rozrzucanie materiału według tabeli rozsiewu. W rozrzutnikach tego typu niskopodwoziowych mamy jedną oś i bardzo duże koła o wymiarach 480 na 95 R50. Koła te są niskociśnieniowe i gwarantują bardzo niski nacisk na podłoże. Jak wszystkie rozrzutniki firmy Bergmann, mamy tutaj łańcuchy 14x50, 25 ton na zerwanie każdy, czyli mamy 100 ton na taśmie, skrzynię rozbieżną z jednego arkusza blachy, czyli z tyłu skrzynia jest szersza jak z przodu i ciekawostką jest adapter pionowy. Jest to nowość w firmie Bergmann. Do tej pory nie produkowaliśmy adapterów dwuwałkowych, pionowych z talerzem u dołu. W ofercie firmy Bergmann znajduje się również szereg przyczep przeładowczych do zboża, zaczynając od najmniejszych modeli GTW 210, 300, 330 i 430. Tu na targach w Hanowerze prezentowana maszyna jest to nowość GTW 300. Maszyna ta ma pojemność 30 m sześciennych, jest wyposażona w zaczep dolny, jest również tutaj możliwość zastosowania systemu wagowego. Rura przeładowcza ma wydajność 400 ton na godzinę. Ciekawostką w tej maszynie jest podwójny bunkier, czyli możemy stosować dwa niezależne materiały, dwa zamknięte, osobne zbiorniki. Następną ciekawostką na stoisku firmy Bergmann jest RRW 400. Jest to maszyna przeładowczo-czyszcząca do buraków cukrowych. Prezentowana tutaj maszyna jest to rozrzutnik obornika TSW 6240W. Ta maszyna jest wyposażona w system wagowy, jak również dawkowanie zależne od prędkości jazdy i szereg innych dodatkowych wyposażeń, jak hydrauliczne zawieszenie, oś skrętna, oś podnoszona, napęd kardana i co chciałbym Państwu też pokazać z tyłu, naszą nowość, adapter w kształcie literki V z imponującą szerokością roboczą 36 metrów. Ta maszyna jest wyposażona w trzywałkowy adapter poziomy z napędem kardana, z przekładniami kątowymi, jak również w nowość, którą firma Bergmann ma do zaprezentowania, jest to adapter w kształcie literki V. Talerze są pochylone, co gwarantuje nam potężną szerokość roboczą około 36 metrów. Jak na wstępie powiedziałem, maszyna ta wyposażona jest w system wagowy. Gwarantuje nam to bardzo precyzyjne i dokładnie dawkowanie różnych materiałów na różnych areałach. Maszyna ta wyposażona jest w precyzyjne dawkowanie zależne od prędkości jazdy, jak również według mapy pola. Operator minimalizuje swój nakład pracy, wprowadzając na wstępie przed pracą podstawowe dane. Załóżmy, musi wprowadzić dawkę na hektar, powiedzmy 25 ton danego materiału na hektar. Następną rzeczą, która jest bardzo istotna, szerokość robocza, załóżmy 30 metrów szerokość robocza. Inną niezbędną wartością jest również podanie wysokości zasuwy piętrzącej lub wyposażenie maszyny w odpowiedni siłownik hydrauliczny. Powiedzmy, że 1,8 metra. Następną wartością, którą możemy wprowadzić lub wykorzystujemy system wagowy, jest zagęszczenie materiału. Powiedzmy, że dany materiał, metr sześcienny danego materiału waży w granicach powiedzmy 850 kg. W tym momencie operator, korzystając z funkcji auto, praktycznie zaczyna pracę za naciśnięciem jednego przycisku i maszyna rozpoczyna proces nawożenia.
ze zmienną dawką zależną od prędkości jazdy. Inną wartością, która jest ciekawostką w tej maszynie, wykorzystując system wagowy, jest task control. Tak jak widać tutaj mapę pola, jest zmienne dawkowanie zależne od dawki na wymagane fragmenty. I powiedzmy, tutaj na tych żółtych polach mamy dawkę rzędu 15 ton na hektar, a powiedzmy te ciemnoczerwone pole są w granicach 25 ton na hektar. I maszyna sama, korzystając z funkcji GPS, sama zmienia dawkę w zależności, w którym miejscu, w danym miejscu, w danym momencie się znajduje. Dodatkowo ta maszyna może być wyposażona w system wymuszony osi skrętnej. Operator nie ma obowiązku blokowania osi. Następnym wyposażeniem dodatkowym jest system SKF centralnego smarowania. Oczywiście jest również on dostępny opcjonalnie. Kolejną opcją do tej maszyny jest otwierana hydraulicznie burta boczna.